Witajcie. 5 czerwca, poniedziałek. Jak zwykle mamy dwa fragmenty, którym chcemy się zainspirować na ten dzisiejszy dzień. Pierwszy to fragment z Księgi proroka Izajasza, drugi z Listu do Kolosa. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie dziękczynienia. Chciałbym zadać Wam dzisiaj pytanie. Które przykazanie jest najważniejsze? Takie samo pytanie kiedyś usłyszał Jezus i jak zapewne wiecie doskonale, odpowiedział wtedy wskazując na przykazanie miłości, jako te, które streszcza zarówno w sobie miłość do Boga, jak i miłość do bliźniego swego, w ten sposób streszczając w zasadzie wszystkie przykazania. Zastanawiałem się jednak ostatnio i do tego też zachęcam nas, co by było, gdyby to samo pytanie postawiono nam, ale z takim troszeczkę podkręceniem śruby. Nie możemy wskazać przykazania miłości. Co wtedy byśmy wskazali? Wydaje mi się, że większość z nas odruchowo powiedziałby, no oczywiście, że pierwsze przykazanie jest przykazaniem najważniejszym. I w sumie nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli coś by miało zastąpić przykazanie miłości, to wydaje mi się, że byłoby to jednak czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. To przykazanie jest przykazaniem, które niesie w sobie pewną obietnicę, ale to nie z tego powodu uważam je za wyróżniające się spośród pozostałych. Chodzi o to, że relacja ojciec-dziecko-matka-dziecko, relacja rodzicielska to pierwsza, którą poznajemy. Przez nią poznajemy miłość. Poprzez nią odnajdujemy też podstawy relacji międzyludzkich. Sięgając do naszego własnego doświadczenia rodzicielskiego, też w pewnym sensie kształtujemy nasze pierwsze zalążki jakiejkolwiek myśli, kim jest właściwie ten nasz niebieski ojciec. To przykazanie, jeżeli tak się nad nim zastanowić, jest bardzo ważne, bo właśnie rodzicielstwo tak naprawdę kształtuje wszystko. Bo jak nie znając granic i jak nie znając miłości, mielibyśmy szanować też życie bliźnich. Jak nie mając wzorów, do których moglibyśmy sięgnąć, mielibyśmy kształtować swoje życie. Czwarte przykazanie jest też o tyle ciekawe, że kiedy przestajemy być jej, mimo że czynną, to jednak bierną stroną, czyli tymi, którzy mają go przestrzegać jako dzieci, to w pewnym momencie to przykazanie zmienia się również. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy to my stajemy się rodzicami. Nawiązując do fragmentu mówiącego o ojcu, który dzieciom ogłasza swoją, nie swoją, tylko Bożą wierność, chciałbym zauważyć to, że my też prędzej czy później stajemy się rodzicami. A wtedy naszym największym zadaniem jest to, żeby przekazać jak najlepiej, czym jest miłość Ojca do nas. Czwarte przykazanie w tym momencie staje się dla nas mobilizacją. Abyśmy stali się inspiracją, abyśmy stali się natchnieniem dla tych, którzy być może w jakiś sposób upatrują w nas wzorów, dla których my sami stajemy się ojcami. I nie tylko tymi biologicznymi, bez względu nawet na płeć, ale w relacji takiej Bożej, relacji wiary.
Prędzej czy później ktoś na nas spogląda i oczekuje tego, żebyśmy mu pokazali, co to znaczy być chrześcijaninem, a więc co to znaczy znaleźć Boga. We wczorajszym dniu na pewno wiele usłyszeliśmy w naszych kościołach o Trójcy Świętej, o istocie Boga. Co sami w swoim życiu nosimy na wzór tego, o którym słyszeliśmy? Czy na bazie naszej relacji i naszej radości z Boga ktokolwiek mógłby być zainspirowany, żeby budować swoje własne relacje? Zachęcam do tego, żebyśmy zastanowili się, jak sami odnajdujemy się w czwartym przykazaniu. Duchowo, rodzicielsko, na każdej jednej płaszczyźnie. Życzę Wam spokojnego dnia albo wieczoru, jeżeli ktoś to wieczorem ogląda. I zapraszam na kolejne wydania codziennika z Bogiem.